Kolejny dzień na zrzutach. Dzisiaj sobie przyszedłem późnym popołudniem. Chodzę już jakieś 2 godzinki. No i widzę, tam coś leży. O, tam. Taki malutki. Zaraz zobaczymy, co to. No i ogólnie spotkałem byki. 15 sztuk. Może, o, może troszkę większe od tego. Zobaczcie, jakie maleństwo. 15 sztuk i jeszcze wszystko nosiło. I to niektóre takie dziesiątaczki, ósmaczki. Dość ładne. A zobaczcie, co tu leży. Ale maleństwo. Szóstaczek. Malutki szóstaczek już zgubił, a większe jeszcze noszą. Ciekawe to dla mnie. Takie maleństwo zgubiło. Ale zawsze coś. Kolejna sztuka. W tym roku ogólnie wszystkich znalazłem chyba 17 albo 18, coś takiego. Ten jest chyba 19 albo 18. Jakoś tak, nie pamiętam już. Bym musiał policzyć. Ale szukamy dalej. 3 minuty później, właśnie tędy biegły sobie jelenie. Świeżutkie ślady są, o tutaj widać. A tam leży na środku drogi zrzut. Drugi dzisiaj. O, ten troszkę ładniejszy. Jest zrzucik, drugi. Ten już ładniejszy, taki dwunastaczek. O, to jest ten szóstek. Zobaczcie. No, ten ładniejszy. Ale nie, nie jest świeżo zrzucony. Właśnie go ślimaki obsiadły już. Czyli on tu już troszkę leży. Normalnie w ciągu kilku minut drugiego znalazłem. Taki dwunastaczek. 2 sztuki. No, trzeba szukać dalej. Szedłem sobie tędy. Czy wy to widzicie? Co tu leży? Ja na początku też myślałem, że to jest patyk. A to jest parostek. I to stary, zobaczcie. Taki szpicek. Takiego jeszcze nigdy chyba nie znalazłem.